Cześć, Mariusz Gliński, Business Web. Dziękuję Ci bardzo za to, że interesujesz się usługami onboardingowymi w zakresie wdrożenia Sales Huba, a także HubSpota CRM. Jakby nie patrzeć, to są dwie bardzo mocno sobą powiązane rzeczy w HubSpocie. I w tym wideo chciałbym Ci przedstawić, na czym polegają takie usługi onboardingowe, dla kogo one są, kiedy je wybrać w tym momencie i co tak naprawdę dzięki tym usługom dostarczamy i co otrzymujesz. Tak więc nasz onboarding HubSpota nazywamy 100%, ponieważ jako firma i partner HubSpota specjalizujemy się jedynie w HubSpocie, nie robimy innych onboardingów, innych oprogramowań, rozwiązań. HubSpot to jest tym, czym żyjemy na co dzień i takie onboardingi HubSpota przeprowadzamy bardzo często. Przede wszystkim osoby, które przychodzą do nas po HubSpota, patrzą na to, żeby jak najszybciej mieć go wdrożonego, tak? Jakby jak najszybciej zaczął pracować zespół, ponieważ znajdują się w różnych sytuacjach, jeżeli chodzi o pracę. Bardzo często na przykład nie mają żadnych systemów i pojawienie się jakiegoś pierwszego systemu to już jest element związany z tym, że bardzo dużo daje. Więc my chcemy zapewnić jak najszybszą pracę w ramach takiego wdrożenia na HubSpocie już po kilku tygodniach, żeby zespół pracował, raczej 2 niż 6 w tym momencie i żebyś mógł po prostu kontrolować i zarządzać procesami sprzedażowymi. Co my wykonujemy w ramach takiego onboardingu, tak? I dla kogo on jest? Popatrzmy sobie na to, że onboarding jest dla firm, które bardzo mocno są już w procesach jakichś sprzedażowych osadzone. Mają pewne procesy zdefiniowane, wiedzą, co chcą robić, jak jest cała organizacja pracy wykonywana, a potrzebują po prostu system, który im to pomoże wykonywać, tak? Nie potrzebują dodatkowego wsparcia z tego, żeby jacyś eksperci od procesów poustawiali im procesy sprzedażowe, zdefiniowali, zrobili. Takie usługi mamy w ramach wdrożeń. W ramach onboardingu naszym celem jest to, żeby jak najszybciej wprowadzić Cię na system, przeszkolić z tego systemu i z tego, żeby po prostu Twoi pracownicy jak najlepiej z niego korzystali, tak? Więc pomagamy Tobie w tym, żeby przygotować go technicznie, przeprowadzić analizy procesu sprzedaży i zobaczyć jak najlepiej przenieść Twoje procesy sprzedaży na HubSpot i vice versa, jak zastosować rozwiązania HubSpota w Twojej codziennej pracy, jak zrobić, żeby codzienna praca sprzedawcy była bardziej zautomatyzowana, mniej rutynowa i koncentrująca się na wszystkich elementach związanych z tym, żeby zamykać transakcje. Pomagamy też w zakresie współpracy, marketing, sprzedaż. No chociażby głównym elementem przychodzenia do nas po HubSpota jest to, że nie przychodzi się po samego Sales Huba, tylko się przychodzi po prostu po HubSpota razem z marketingiem, czyli z Marketing Hubem, ponieważ bardzo dużo firm chce tą współpracę marketing-sprzedaż integrować, tak? Więc przyznamy, że my bardzo rzadko wdrażamy samego CRM czy Sales Huba bez marketingu. Patrzymy też na automatyzację procesów sprzedażowych. Firmy, które chcą po prostu realizować strategię account marketingu, wprowadzamy w te zagadnienia w HubSpocie. Mamy taką funkcjonalność Target Accounts, ale też jeżeli są jakieś potrzeby z integracjami, z aplikacjami firm trzecich czy systemami, to też pomagamy to ocenić i oczywiście pomóc to powdrażać. I mamy też raportowanie, które po prostu nam służy do tego, żeby wiedzieć, co właściwie w tej sprzedaży się dzieje i jak te wszystkie działania funkcjonują. Na naszej stronie internetowej znajdziemy szczegółowszy opis. Link do tej strony jest oczywiście w tym mailu dołączony, na tyle, żeby można sobie to poprzeglądać i zobaczyć szczegółowo. Tak więc możemy popatrzeć, że właśnie te elementy związane z przygotowaniem i pomocą techniczną od RODO, podłączeń, stanowisk pracy, wszystkie takie rzeczy na początku pomagamy wystawić. Tak samo w procesach sprzedażowych. Wymieniłem, że w onboardingu bardzo często nie korzystamy z tego, że dajemy ekspertów z Business Weba, którzy pomagają definiować procesy sprzedaży. Raczej pomagamy po prostu zobaczyć, jak procesy zdefiniowane przez firmę przenieść na HubSpot. Natomiast nadal musimy poznać te procesy, jeżeli chodzi o to, jak ta firma tym zarządza, jak je poprzenosić, jak je zmapować na HubSpocie, jak wdrożyć best practice użycia HubSpota do tego, żeby zarządzać procesami sprzedażowymi, tak? Czyli kontaktami, firmami, transakcjami, dealami, jak zarządzać takimi lejkami całymi pozyskiwania tych klientów. Ważnym elementem oczywiście jest ta codzienna praca sprzedawcy, ponieważ HubSpot bardzo mocno stawia na to, że w pierwszej kolejności to każdemu sprzedawcy ma się na nim dobrze pracować, tak? To jest system zaprojektowany pod to, aby sprzedawca musiał czy miał też jak najmniej na nim do roboty, żeby ten CRM to nie była kula u nogi, że musimy tam codziennie wchodzić, rejestrować dużo rzeczy, ponieważ mamy wszystkie autorejestracje, maili, spotkań w kalendarzach, tak, czy też telefonów, w związku z czym oszczędzamy dużo pracy. No, dlatego też musimy też wprowadzić zespół sprzedażowy, żeby poznał wszystkie te dodatkowe narzędzia, które są związane z HubSpotem, jeżeli chodzi o szablony dokumentów, snippety, sequences czy quotes, jeżeli chodzi o wystawianie różnych aspektów ofert. Tak jak wspominałem wcześniej, bardzo rzadko sprzedajemy HubSpota bez marketingu, dlatego że po prostu firmy, które wdrażają HubSpota, chcą mieć marketing i sprzedaż razem na jednym systemie. I to jest bardzo ważna przewaga też HubSpota, że takie rozwiązania można ustawić. I ta współpraca marketing-sprzedaż jest bardzo ważnym elementem wdrożeniowym, gdzie przeprowadzamy przez to, jakie są najlepsze praktyki, żeby taką współpracę marketing-sprzedaż ustawić, tak? Jak też ustawić sobie strategię pozyskiwania klientów w zakresie target accounts i account-based marketingu, czyli w jaki sposób zarządzać takimi kontami, jak sobie taką strategię w HubSpocie zorganizować i co nadzorować, i też oczywiście jak sobie tą całą pracę zautomatyzować w HubSpocie, tak? W zależności oczywiście od wersji mamy możliwości różne automatyzacji, w większych oczywiście wersjach profesjonalnych i enterprise, trochę mniejsze w wersjach starter, ale musimy zobaczyć i poznać i doradzić, jakie są najlepsze praktyki tego, żeby sobie te automaty wszystkie pobudować, tak? Są gotowe setki integracji gotowych HubSpota z zewnętrznymi aplikacjami, więc możemy pomóc też w tym, żeby zintegrować się z systemami do tworzenia ofert, integracją z LinkedInami czy procesami back-office'owymi, które mamy w firmie, bo chociażby możemy zastosować tutaj serwis Huba, HubSpota, jeżeli chodzi o integrację z procesami back-office, ale też tutaj doradzamy, gdzie możemy takie codzienne narzędzia, które używamy w firmie, jak Gmail, jak Asana, jak kalendarze, zintegrować z HubSpotem w tym momencie. No i oczywiście na końcu mamy tematy związane z raportowaniem, ustawieniem modułów raportowych, jak sobie to wykorzystywać i wszystkie elementy robić w HubSpotach. Pamiętajmy, że zawsze pokazujemy naszym klientom, że HubSpot, ściągając już 4 czynności sprzedażowe, potrafi wyraportować bardzo dużo. Czyli jeżeli zarejestrujemy maile, telefony, zarejestrujemy spotkania i transakcje, będziemy mieć bardzo dużo raportów na temat aktywności, dochodowości, działań zespołów sprzedażowych w HubSpocie. Te 4 informacje nam do tego zupełnie wystarczą. Jak my realizujemy taki onboarding? Patrzymy mniej więcej, żeby jakby wprowadzić go jak najszybciej, czyli żeby trwał do 8 tygodni i to jest seria 8-10 warsztatów, które my mamy jasno określone w zakresie, co trzeba przygotować, co trzeba zrobić na tych warsztatach, jak przeprowadzamy te warsztaty, co przygotowuje klient, co my wykonujemy, jeżeli chodzi o nie w tym momencie, które są wspierane w ramach już codziennej naszej współpracy i tego, żeby dostarczać informacje do działań projektowych, tych warsztatowych. Czyli to nie jest tak, że jest warsztat, jest przerwa, jest warsztat następny, jest przerwa, tylko mamy warsztat, doszczegółowiamy różne rzeczy pomiędzy nimi i wprowadzamy następny temat i obszar i doszczegółowiamy, tak? Ale głównie jesteśmy prowadzeni procesami warsztatowymi. To wynika też z tego, że bardzo często wdrażamy oczywiście online taki projekt, tak? W tym momencie korzystając chociażby z takiej komunikacji wideo, tak? Macie Państwo też oczywiście pełne wsparcie wdrożeniowe w trakcie, czyli po prostu dostępny cały zespół nasz, który uczestniczy w onboardingu, żeby to rozwiązywać i pokazywać. Budujemy też Akademię Wiedzy, czyli wszystkie te elementy związane z, żeby po prostu można szybko pewne informacje było odnaleźć, te, które wynikają z warsztatów w jakichś bazach wiedzy. Możemy rozszerzać nasze onboardingi o różne usługi. 2 główne to są takie, że dołączamy do onboardingu ekspertów do spraw procesów sprzedażowych, gdzie możemy Państwu pomóc zdefiniować taki proces sprzedażowy, określić go i dopiero go zmapować na HubSpot. To jest dla klientów, którzy takich procesów nie mają zdefiniowanych, chcą je zdefiniować, lub też możemy zapewnić procesy na przykład powdrożeniowe, kiedy przez okres 2-3 miesięcy weryfikujemy, czy wszyscy pracownicy prawidłowo używają HubSpota w ramach praktyki i działań związanych z elementami. Podsumowując, jeżeli patrzymy sobie na wdrożenie HubSpota i to, do czego i dla kogo on jest, to jest dla firmy, która ma dobrze zdefiniowane procesy sprzedażowe, wie, co ma robić, ma silny zespół ekspertów do tego, jak tą sprzedażą sterować, co w niej wykonywać i po prostu chcemy jak najwięcej dowiedzieć się od tego, czym jest HubSpot, jak go ustawić, jak go skonfigurować, co w nim wszystko po kolei porobić i oczywiście też dostarczyć Wam jak najlepsze best practice, najlepsze praktyki tego, jak na nim pracować, jak tą filozofię wykorzystywać. Tak? ale głównie wtedy pracujecie z naszymi architektami od systemu, którzy bardzo dobrze znają system, jak go konfigurować, jak go używać w procesach sprzedażowych i oni pokazują waszym osobom od sprzedaży, od procesów sprzedażowych, jak sobie to dopasować do swoich rzeczy w tym momencie. Pamiętajmy też, że nasz odbornik ma na celu to, żebyście Państwo byli w stanie sami obsługiwać rzeczy w HubSpocie po nim, tak? My bardzo dużo przyjmujemy wdrożeń klientów i systemów takich już onboardowanych jako firma, która naprawia trochę HubSpota, można powiedzieć, tak? I to wynika z tego, że na przykład nie przeprowadzono tam takiego pełnego onboardingu, który gdzieś jest naszym zdaniem niezbędny. Pełnego to znaczy, że naprawdę jeżeli mamy niezależnie od wersji starter, czy mamy wersję Pro czy Enterprise, przechodzimy i pokazujemy klientowi, jak on może skorzystać z różnych funkcji, z różnych rzeczy w systemie i jak na co dzień korzystać z takich best practice, tak? W tych wszystkich zagadnieniach. Bardzo często widzimy, że takie best practice gdzieś wcześniej przy innych wdrożeniach nie były robione. Zwracam też uwagę na różnicę między onboardingiem wykonywanym przez Business Web, a chociażby takim, który możemy wykupić w HubSpocie, jeżeli chodzi o onboarding, bo jeżeli kupujemy onboarding od partnera jak Business Web, to mamy ten onboarding zajmowany HubSpota. Nasz onboarding jest znacznie głębszy, jeżeli chodzi o ilości prowadzonych i spotkań, i warsztatów, i godzin, dokładności do tego, bo to jest tak zwany hands-on, czyli my konkretne, na każdym spotkaniu konkretnie się spotykamy, konkretnie patrzymy, co mamy zrobić, jak działacie, przekładamy to na HubSpot i pomagamy to dokonfigurować i zrobić krok po kroku, tak? Jesteśmy też bieżąco dostępni między spotkaniami i warsztatami do tego, żeby pomóc i rozwiązywać. Cel jest prosty. Zespół ma pracować na HubSpot od momentu, kiedy zakończymy onboarding, a nawet jeszcze jego w trakcie, ma używać i on ma być jakby wdrożony, ten HubSpot, tak? Czyli mamy CRM-a w firmie. Dlatego na przykład też nasze onboardingi często kończą się na końcu audytem wdrożeniowym całym, czyli oceniamy po prostu, czy organizacja rozumie to po prostu, do czego ten HubSpot jest, jak go używać i jak wszystko działa. Zapraszam do kontaktu z nami w celu poznania szczegółów takiego procesu onboardingowego HubSpota Sales Hub'a, w jaki sposób może on być dopasowany do Państwa organizacji, do Państwa procesów, dojrzałości, do elementów i jakie dodatkowe usługi ewentualnie możemy zaproponować, jeżeli są jakieś braki w procesach, w informacjach do tego, jak działać z HubSpotem. Dziękuję bardzo i zapraszam do kontaktu w sprawach onboardingu HubSpota z Business Web. Do zobaczenia na spotkaniu.